ten dzień odpustu, wielkiej uroczystości dla całej parafii, stajemy przy stole Słowa i stole Eucharystii, w czasie Eucharystii, by karmić się tym, co Kościół ma najcenniejszego, co zostawił mu sam Bóg, Jezus Chrystus, siebie samego. Zechciejmy zatem pokrótce pochylić się nad tym słowem, które usłyszeliśmy przed chwilą. Pozwolić się Panu Bogu nim nakarmić, po to, aby nasze serce przygotować na to spotkanie z Nim w Jego ciele i w Jego krwi. Historie, które dobrze już znamy, ci, którzy czytają Pismo Święte, czy uczestniczą w niedzielnej Eucharystii, znają historię narodu wybranego, znają słowa Jezusa, które wypowiada do swoich uczniów. A jednak zawsze Pan Bóg chce odkryć przed nami coś nowego. Zawsze pochylając się nad tym słowem, możemy zobaczyć w nim siebie inaczej, dzisiaj. Bo Pan Bóg mówi dziś do każdego i każdej z nas. Widzimy naród wybrany, który na pustyni narzeka, szemra wobec Pana, szemrze wobec tego, że brakuje mu chleba do jedzenia, że lepiej było mu zostać w Egipcie. Nie pamięta już tego ucisku, trudów, cierpienia, bólu, który doświadczał w Egipcie za czasów niewoli, ale myśli tylko o tym braku chleba, który dotyka go tam na pustyni, o tym głodzie, który doświadcza. I Pan Bóg jako dobry ojciec, jako ten, który zna potrzeby swoich dzieci, odpowiada na ten brak. Mówi poprzez Mojżesza, że codziennie rano Izraelici będą zbierać mannę na pustyni, a każdego wieczoru będą otrzymywać mięso, mogli je jeść z przepiórek, które będą przylatywać nad obóz. Pan Bóg jako ten dobry ojciec odpowiada zawsze na potrzeby swoich dzieci. Pragnie tylko jednego. W innych miejscach Księgi Wyjścia czytamy, że Izraelici mogli przygotowywać, zbierać jeden omer na głowę tego chleba, który Pan Bóg zsyłał z nieba, tej manny. Tej dostomiary używana przez Izraelitów. Każdy z nich mógł tylko jeden omer dziennie zebrać na głowę każdego Izraelity. Jeśli kogoś złapała zachłanność, lęk przed jutrem, następnego dnia manna gniła, pojawiały się w niej robaki. Pan Bóg w ten sposób chciał nauczyć Izraela zaufania. Dzisiaj daję Ci mannę, dzisiaj daję Ci pokarm, który ma Ci starczyć na dzisiaj. I jutro też go dostaniesz. Jutro też go otrzymasz, bo jestem Ojcem, który się o Ciebie troszczy, który Ciebie kocha i niczego Ci nie zabraknie. Kazał nawet Aaronowi na pamiątkę tego wydarzenia zebrać jeden omer i włożyć do złotego naczynia i przechowywać w Arce Przymierza. Obok prawa, obok tablic kamiennych, gdzie wyrytych było 10 słów Boga. Już tam Pan Bóg dawał Izraelowi zrozumieć i doświadczyć, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Pana. Nie samym chlebem, nie samą manną, ale przede wszystkim tym słowem, które wypowiadam do Ciebie każdego dnia. Jak wiemy, Izrael różnie odpowiadał na to Boże wezwanie. Ciągle żądał więcej. To przejście przez pustynię było dla niego bardzo trudne. Ciągle narzekania, skargi, zarzuty wobec Pana Boga, wobec Mojżesza. To brakuje im wody, to czują się niebezpiecznie. Ciągle nie potrafią Panu Bogu podziękować za to, co im daje. Za mannę, za przepiórki, za wodę, za to, że Pan Bóg w nocy w tym słupie ognia ich strzegł, za to, że w dzień w tym słupie obłoku im towarzyszył i im przewodził. Izraelici nie potrafili powiedzieć Panu Bogu dziękuję, mieli twarde serca. Do tego stopnia, że
psalmie mówi, obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego. Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, jak na pustyni w dniu Massa, gdzie mnie kusili wasi ojcowie, doświadczali mnie, choć widzieli moje dzieła. Przez lat 40 to pokolenie wstręt we mnie budziło i powiedziałem, są ludem zbłąkanym i moich dróg nie znają. Przeto przysiągłem w niebie, że nie wejdą do krainy mojego spoczynku. I rzeczywiście, tylko dwoje Izraelitów, którzy wyszli z Egiptu, dotarło do ziemi obiecanej. Reszta pozostała na pustyni i nigdy z niej nie wyszło, ponieważ nie umieli Panu Bogu zaufać, nie umieli odkryć tego daru i nie podziękować za to wszystko, co im dano. Bóg w ten sposób kształtował swój lud i chciał, by ten mu zaufał. Manna w Piśmie Świętym potem bywa nazywana pokarmem z nieba, chlebem anielskim, co już nam zapowiada zupełnie inny chleb, o którym mówi dzisiaj Pan Jezus. Ta manna na pustyni dana Izraelitom to zapowiedź tego chleba, który my spożywamy dzisiaj. Pan Jezus mówi, Mojżesz dał wam chleb z nieba. To Ojciec mówi, da wam prawdziwy chleb. To Ojciec mówi, da wam ten chleb, po spożyciu którego nie będziecie już więcej pragnąć. Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. My chcemy ten chleb. Nie chcemy już pragnąć, nie chcemy już szukać. Ja jestem chlebem życia. Kto przychodzi do mnie, kto wierzy we mnie, nie będzie już łaknął, nie będzie już pragnął. Moi kochani, to tutaj spożywamy ten chleb. To tutaj Pan Bóg nam daje siebie samego. Daje nam Jezusa Chrystusa swoje słowo. Wcielone, ukryte pod postacią chleba i wina. W swoim słowie. To wszystko doprowadza nas do Eucharystii. Możemy zapytać dzisiaj, no dobrze, ale jak w tym wszystkim możemy odnaleźć Maryję? Jest to jej święto. W tej parafii czcimy Maryję jako naszą przewodniczkę, królową rodzin. Jak odnaleźć ją w tym słowie dzisiaj? Bardzo prosto. Maryja też doświadczała w swoim życiu pustyni. Kiedy powiedziała archaniołowi Gabrielowi tak, za chwilę musi iść do swojego męża Józefa i powiedzieć mu, że jest brzemienna ze sprawą Ducha Świętego. A ty, Józefie, nie jesteś ojcem. Za chwilę z tym Józefem będzie musiała uciekać rzeczywiście na pustynię do Egiptu, po to, by Herod nie zabił dziecięcia. Za 12 lat będą szukać razem z Józefem dziecięcia, które się gdzieś im zagubiło. I pewnie najmocniej ta pustynia pojawiła się w jej życiu pod krzyżem, kiedy patrzyła na ciało swojego Syna, umęczonego za nas, za nasze grzechy. Jest to jednak różnicą, że Maryja nie narzekała. Maryja wybrana przez Boga, tak jak naród wybrany, wybrana przez Boga, powiedziała mu tak. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. I była temu słowu wierna przez całe życie. We wszystkich momentach swojego życia była mu wierna. Maryja dobrze wiedziała, że nie samym chlebem żyje człowiek. W Kanie Galilejskiej, kiedy braknie wina, może troszkę inaczej pokazuje nam to ewangelista, nie mówi o chlebie, ale mówi o winie. Co też w jakiś sposób nam dopełnia ten obraz z dzisiejszej drugiej słowa chleb i wino. Manna, chleba niebieski, wino, które Pan Jezus przemienia, ewidentnie nawiązują do Eucharystii. I tam Maryja przychodzi do Jezusa, zrób coś, Panie Jezu. Nie masz już wina, brakuje wina. Ale do słów mówi, zróbcie wszystko, cokolwiek Pan powie. Słuchajcie słowa mojego Syna. Zróbcie wszystko, cokolwiek Pan powie. Ona wiedziała, że nie samym chlebem, nie samym winem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Pana. Maryja umiała dziękować. Po spotkaniu z Elżbietą wyśpiewuje pieśń uwielbienia. Wielki dusza moja Pana i raduje się Bogu, Zbawicielu moim. To, czego nie potrafili czynić Izraelici, ona dziękowała Panu Bogu za wszystko.
nawet pod krzyżem. To ona jako jedyna przechowała wiarę całego Kościoła. Mówi teologia, że w tym momencie wszyscy zwątpili, tylko nie ona. Tylko Maryja tam pod krzyżem przechowała wiarę całego Kościoła. Ona wierzyła, że to nie koniec, że Pan Bóg dopełni swojego dzieła, że ta śmierć jej syna nabierze zupełnie innego charakteru, że Pan Bóg może z tego wyciągnąć, uczynić wszystko, co zechce. Ona nie utraciła w tym momencie wiary. Miała też Panu Bogu za to wszystko dziękować. Eucharystia to dziękczynienie. Eucharistei po grecku to znaczy składać Panu Bogu dziękczynienie. I na koniec patrzenia na Maryję, zobaczmy na nasz obraz. Tyle razy go już widzieliśmy, wpatrujemy się w niego codziennie, niektórzy co niedzielę. Matka Boża Śnieżna, Królowa Rodzin, w taki sposób bardzo mocno wyraźny i prosty pokazuje nam to wszystko, o czym mówi dzisiaj Chrystus. Zobaczcie, jak ona trzyma Pana Jezusa. Żadna matka nie trzyma dziecka w ten sposób, bo jest po prostu niewygodnie. Kiedy matka trzyma dziecko na rękach, to nóżki dziecka zwrócone są do matki. To dziecko obejmuje matkę swoimi rękami, czuje się pewnie w objęciach mamy. Natomiast ona trzyma to dzieciątko Jezus zupełnie inaczej. Trzyma go tak z poświęceniem od wieków. Niejedna mama przez parę minut nie dałaby rady trzymać tak swojego syna. On od wieków w tej świątyni pokazuje tego syna, który chce przyjść do każdego z nas i niejako chce powiedzieć: spójrzcie na niego. To jest ten, którego wy pragniecie. To jest ten pokarm, którego szukacie. To jest ten chleb, który jako jedyny może was zaspokoić. To w nim znajdziecie ukojenie wszystkich swoich pragnień. To tutaj znajdziecie wszystkie rozwiązania. Wystarczy przyjść, popatrzeć. Moi drodzy, pięknie, że mamy ten odpust. Od początku sierpnia on trwa 5 dni, przychodzimy tutaj do świątyni, dni maryjne, gromadzimy się tutaj, uwielbiamy Pana Boga za dar Maryi, ale tak naprawdę koronacja Matki Bożej Śnieżnej, Królowej Rodzin, ona dokonuje się w sercu każdego z nas. Te korony, które widnieją na głowie Maryi, dziecięcia, one muszą znaleźć się w naszym sercu. I nie tylko w tych 5 dniach mamy zgromadzić się tutaj, prosić o łaski, dziękować za to wszystko, co otrzymaliśmy, ale przede wszystkim każdego dnia tej prostej, zwyczajnej codzienności, kiedy Kościół Świątynia jest otwarta i możemy tutaj wejść, klęknąć, popatrzeć na to dziecię Jezus i powiedzieć: Panie, ratuj mnie, pomóż mi, nakarm mnie, bo jest we mnie jakieś niezwyciężone pragnienie, którego nie jest w stanie zaspokoić nikt inny i nic innego. I chociaż szukam w pracy, w pieniądzach, w jakiejś swojej karierze, w rodzinie mojej, ciągle nie znajduję tego ukojenia, ciągle czegoś mi brakuje. Daj mi tej łaski, daj mi tego zaspokojenia, daj mi tego pokoju, którego nie mam. I on chce przyjść. I on pragnie wejść. I na koniec to my musimy siebie zobaczyć w tym słowie dzisiaj. Te pustynie niejednokrotnie wydarzają się w naszym życiu. Pewnie nikt tak jak my Polacy potrafi narzekać. Gdyby zapytać kogoś z nas, jak leci, jak się masz? O, nie jest źle, ale mogłoby być lepiej. Tu mnie boli, tam mnie coś strzyka. U lekarza się wystawam, czy wystawę. Wszystko mi doskwiera, dzieci mnie nie słuchają. I zaczyna się cała lamentacja, tak jak naród wybrany. Tego mi brakuje, tamtego mi brakuje. A Pan Bóg chce nas po prostu nauczyć zaufania. Ta manna, ten chleb, Eucharystia nie ma nas nauczyć takiej beztroski w tym wszystkim. Czasem interpretujemy tę mannę z nieba, że nam coś spadnie jak manna z nieba. I tak traktujemy Pana Boga. Przychodzimy do świątyni, no jestem. Panie Boże,
bez troski, że my możemy przyjść tu w Kościele, w tej wspólnocie, w Eucharystii, prosić i Pan Bóg załatwi za nas wszystko. No nie chcę tak osiągnąć tego efektu, ale chcę od nas tego zaufania, że my możemy tu przyjść, nakarmić się, zaczerpnąć siły i iść dalej. Pewni, że ona będzie towarzyszył, tak jak Izraelito na pustyni. I że nasze narzekania, nasze utyskiwania nijak nie licują do tego, co otrzymujemy. Pan Bóg chce, żebyśmy się nauczyli dziękować. Popatrzcie, jak wygląda nasza modlitwa. Ile razy prosimy. Panie Boże, daj mi to, daj mi tamto. Proszę Cię za mojego męża, za moją żonę, proszę Cię za moje dzieci, żyją tak byle jak. Nie mogę się z tym pogodzić. Proszę Cię o zdrowie, proszę Cię o łaski, proszę Cię o tamto, o to. A Pan Bóg mówi, no dobrze, ale podziękuj też. I teraz dziękuję. Piękne jest to, że nawet w tej Eucharystii te nasze intencje, które mamy, były tutaj wyczytane. Są to Eucharystie, intencje ruszane, dziękczynne. Za wspólne lata życia, za małżeństwo. To jest to, czego Pan Bóg od nas oczekuje, do czego nas zaprasza, do czego nas uczy Eucharystia. By Panu Bogu, owszem, mamy Go prosić, to robimy w czasie nowenny, składamy te nasze prośby, ale też dziękczynienia. Żeby nauczyć się odkrywać to, co Pan Bóg już nam da i daje, i chce dać. Żeby umieć Mu powiedzieć dziękuję. Pamiętam taką historię, jako kleryk jeszcze na pielgrzymce do Częstochowy, najstarszy uczestnik, nie pamiętam, jak miał na imię, mówił, że 20 raz idzie na pielgrzymkę do Częstochowy. I opowiadał, dawając świadectwo, że 15 razy szedł do Częstochowy prosić ze swojego syna, który był alkoholikiem i nie mógł sobie poradzić z alkoholem. No dobrze, a te 5 razy ostatnie? No po 15 latach Pan Bóg mnie wysłuchał. Dał mojemu synowi siłę, by porzucił nam. A teraz idę dziękować. I ile starczy mi sił, będę szedł do Częstochowy po to, żeby dziękować. Prosiłem tyle lat, a teraz będę szedł i dziękował za to, że otrzymałem tę łaskę, że Pan Bóg mi to dał za darmo. Prośmy zatem o taką odwagę w czasie tej Eucharystii. Wpatrujmy się w Jezusa Chrystusa, w Jego ciało, w Jego krew, kiedy będziemy przyjmowali Komunię Świętą. Niech będzie ta świadomość, że to jest ten chleb, którego ja pragnę, którego mi brakuje. Otwórzmy serce na Jego dar, na Tego, który przychodzi, abyśmy mieli życie wieczne z Nim. Amen.